Metafory światła w przestrzeni, czyli najnowsza wystawa Elżbiety Staniszewskiej. Październikowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Pełen dobrej energii koncert Piotra Nagiela. Marta Augustyn-Pulkowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia z terenu gminy i powiatu kozienickiego. Jej pracę w Muzeum Regionalnym w Kozienicach oglądać można po raz pierwszy. Mowa o Elżbiecie Staniszewskiej, która między innymi poprzez rzeźbę, gobeliny, instalacje przestrzenno-obrazowe pokazuje siebie i swoje spojrzenie na świat. Od piątku 2 października w Muzeum Regionalnym w Kozienicach możemy oglądać nową wystawę zatytułowaną Metafory światła w przestrzeni. Nieczęsto zdarza nam się gościć w naszym muzeum sztukę nowoczesną, a śmiem powiedzieć awangardową. A taką jest twórczość pani dr Elżbiety Staniszewskiej. O wszechstronnych zainteresowaniach antropolog kultury, filozof i artystka, prawda? Przede wszystkim może w tym dzisiejszym kontekście naszego spotkania przede wszystkim artystka. Pani Elżbieta zawodowo i prywatnie związana jest z Radomiem. W Kozienicach swoje prace prezentuje po raz pierwszy, choć bywa w naszym mieście, z wykładami o sztuce na Uniwersytecie III wieku. Na wystawie możemy zobaczyć bardzo różnorodne prace artystki, pochodzące z różnych okresów jej twórczej działalności. Ja cały ten czas swojej działalności zawodowej poświęcam i na prace teoretyczne, z zakresu właśnie estetyki, filozofii, kultury i na prace plastyczne. Te plastyczne tak żartobliwie dzielę na ćwiczenia manualne i mentalne. Do tych drugich zaliczają się z pewnością prezentowane na wystawie instalacje przestrzenno-obrazowe z cyklu drzewa. Bo te instalacje to są właśnie takie problemy prospołeczne, proekologiczne, które próbuję odzwierciedlić. Robię to od 1996 roku i jestem zdziwiona, bo właściwie one teraz się cieszą większą popularnością. Ja je czasami zmieniam, zmienia się ich format. Nie brakuje też prac tradycyjnych, jak rzeźby, plakiety w brązie i gipsie, czy tkaniny gobelinowe. Te ostatnie, co warto podkreślić, powstają z ubrań z recyklingu i są wyjątkowe, co najlepiej widać przy zgaszonym świetle. Współczesna technologia, dokładnie światłowody, dają możliwość uwspółcześnienia tej tkaniny. Ona jest pozbawiona tylko dekoracyjnej funkcji, zaczyna spełniać też funkcję taką użytkową, doświetla wnętrze, buduje nastrój. Jest możliwość zmieniania aż 12 kolorów każdej z nich. Każdą z nich robię z myślą o konkretnym kolorze, ale sama jak potem widzę ją na ścianie, to zmieniam zdanie i te kolory też czasami zmieniam. I zainspirowała mnie do robienia tych prac twórczość profesora Jacka Cygana. Oprócz gobelinów są też miniatury tkackie i prace powstałe renesansową techniką broszowania. Polega to na nałożeniu takiej warstwy haftu, która podkreśla pewne cechy gotowej już tkaniny. To od renesansu była taka technika, dzięki której ci bardziej zamożni mogli się wyróżniać, bo ta tkanina użytkowa w stroju była właśnie ozdobiona jeszcze dodatkowo, stać ich było na to. W gablotach możemy zobaczyć miniaturowe rzeźby nawiązujące do ceramicznych figurek, które stały w mieszczańskich domach. Te postaci, jak podkreśla autorka, powstały w wyniku obserwacji ludzi z sąsiedztwa i należy je traktować z przymrużeniem oka. O czym świadczą chociażby ich nazwy – celebryta, relaks czy zapobiegliwa. Zwiedzając wystawę, warto zwrócić też uwagę na pracę z lat 80. o sztuce i o koniczynie, która jest jednocześnie ćwiczeniem z filozofii sztuki. Jak należy ją interpretować? Zachęcamy do chwili refleksji przy oglądaniu prac pani Elżbiety. Dzisiejsza wystawa pani Elżbiety Staniszewskiej uważam, że jest bardzo wzruszająca. Zresztą sztuka ma to do siebie, że objawia się nam w wielu formach. Myślę, że na tej wystawie możemy właśnie te formy obejrzeć. Mamy rzeźby, mamy malarstwo, mamy obrazy, które przedstawiają właśnie metafory światła w przestrzeni. Wygląda to naprawdę bardzo zachęcająco. Myślę, że każdy uczestnik tego wydarzenia może coś znaleźć dla siebie. Zachęcam wszystkich mieszkańców do obejrzenia tej, myślę, nietypowej, ale bardzo, bardzo ciekawej, bardzo fajnej wystawy.
Prace plastyczne uzupełnia prezentacja publikacji, w których znajdziemy teksty Elżbiety Staniszewskiej z zakresu antropologii kultury, designu, problemów sztuki współczesnej. Dyrektor muzeum przytoczył fragment recenzji autorstwa profesor Anny Pałubickiej o designie w wykonaniu Elżbiety Staniszewskiej. Jest pionierką na gruncie polskim poglądu, w myśl którego należy obiekty zaliczane do designu włączyć do sztuki. W czasach ponowoczesnych, jak wiadomo, sztuka akademicka utraciła kontakt komunikacyjny z odbiorcą i przestała być rozumiana. Ograniczyła swój zasięg oddziaływania tylko do kręgu artystów i ludzi profesjonalnie związanych ze sztuką. Zdaniem dr Staniszewskiej, opuszczone miejsce przez sztukę akademicką w kontakcie z odbiorcą zajął design, który awansuje do miana bycia sztuką, obok znanych nam innych dyscyplin. Prace Elżbiety Staniszewskiej w Kozienickim Muzeum możemy oglądać do 6 grudnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że obostrzenia związane z panującą sytuacją, obostrzenia sanitarne nie są dogodne dla naszych widzów. Należą do nich wizyty w niewielkich grupkach, a więc preferujemy zwiedzanie indywidualne i rodzinne do 5 osób. No, konieczny jest sprzęt ochrony osobistej, prawda, więc maseczki czy przyłbice. Po wcześniejszym uzgodnieniu muzeum mogą też odwiedzać wycieczki szkolne. Zwiedzanie będzie prowadzone z podziałem na grupy. Na początku października w Urzędzie Miejskim zorganizowano 25. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Zobaczmy, czego dotyczyły obrady. W poniedziałek 5 października odbyła się 25. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Podczas niej podjęto dwie uchwały wprowadzające zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz do budżetu na rok bieżący. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. Jako pierwsza omówiona została uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową gminy Kozienice na lata 2020-2030. Zmiana dotyczyła zwiększenia limitu wydatków na rok przyszły o 700 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy PSP nr 3. Jak podkreślił burmistrz, kwota ta wynika z przeprowadzonego przetargu, w wyniku którego wyłoniono nową firmę, która będzie realizowała to zadanie. Poprzednia w związku z pandemią i problemami z pracownikami nie była w stanie wywiązać się ze zobowiązań. Po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych wybrano najtańszą ofertę firmy, która aktualnie buduje salę gimnastyczną w Stanisławicach. W obu przypadkach ważne jest utrzymanie terminów realizacji zadań, ponieważ obie inwestycje otrzymały dotacje z Ministerstwa Sportu. Dla Stanisławic jest to 900 tysięcy, a dla PSP nr 3 2 miliony złotych. Po dyskusji i wyjaśnieniach uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Następnie omówiona została przez panią skarbnik kolejna uchwała wprowadzająca zmiany do tegorocznego budżetu. Chodziło tu m.in. o wprowadzenie dotacji w wysokości ponad 131 tysięcy złotych pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy. Inwentaryzacja ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. W czwartek 8 października odbył się odbiór drogi gminnej w Chinowie biegnącej od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych. Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego ma 5 metrów szerokości. Zakończona jest placem do zawracania. Pobocza wykonano z kruszywa. Muszę powiedzieć, że inwestycje drogowe odpukać mamy. Październik idą bardzo dobrze na terenie naszej gminy. Planujemy oddać 12 odcinków. Ten jest kolejnym i rzeczywiście z dofinansowaniem. Cała droga to prawie pół kilometra. 320 tysięcy ponad kosztowało, ale 190 tysięcy dotacja z funduszy unijnych. Tutaj uzyskaliśmy je za pośrednictwem lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka. Za to też chciałem podziękować. Myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni, my również. Odbieramy dzisiaj, myślę, że będzie służyła przez długie lata. To będzie służyło także Lasom Państwowym, które są tutaj naszym sąsiadem. I zabiegamy o kolejne, bo wiemy, że dróg nigdy za dużo, mieszkańcy mają potrzeby, rozbudowujemy się, powstają nowe osiedla i chcemy zapewnić też dojazd. W odbiorze drogi uczestniczyli oprócz burmistrza Piotra Kozłowskiego, jego zastępca do spraw technicznych Mirosław Pułkowski, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni Rady Miejskiej z tego terenu Marek Kapusta i Zdzisław Gregorczyk, który także jest sołtysem Chinowa, przedstawiciele wykonawcy, czyli przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego Interbud z Radomia oraz przedstawiciele nadzoru budowlanego.
A teraz kilka informacji o muzycznych wydarzeniach mających ostatnio miejsce w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Dostałem życie jeszcze raz. Piotr Nagiel, wyjątkowy artysta, pełen dobrej energii i charyzmy, wystąpił w sobotni wieczór 3 października w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego podczas koncertu profilaktycznego. Do naszego miasta zawitał na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza. Chodzi o to, żeby pokazać mieszkańcom Kozienic i nie tylko okolicom, że można żyć na trzeźwo, promować trzeźwy styl życia. To jest pierwszy koncert zorganizowany przez nas. Po prostu dostaliśmy dotację z Urzędu Miasta na promocję właśnie stowarzyszenia, pracy stowarzyszenia. Chodzi o to, żeby pokazać, że istniejemy, że jesteśmy tu w Kozienicach. Przed rozpoczęciem koncertu miała miejsce miła uroczystość. Prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza Bogusław Stępień przygotował niespodziankę. Były to dwie odznaki, zasłużona dla ruchu abstynenckiego na Mazowszu, przyznane przez prezesa Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, dla zastępcy burmistrza Doroty Stępień oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim Luizy Prus. Po czym przybyli goście, w tym przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman oraz wspomniana już Luiza Prus, zostali zaproszeni na koncert profilaktyczny. Piotr Nagiel to muzyk, który przez 20 lat był uzależniony od alkoholu, ale podjął walkę i udało mu się wyjść z nałogu. U mnie pojawiło się uzależnienie, które trwało bardzo długo, ponad 20 lat i no, dzięki Bogu mi się udało, tak? Ale to też, mówię, podjąłem leczenie, podjąłem terapię i dzisiaj ponad 20 parę lat jestem czysty, nie piję i, no, i dzięki temu dzisiaj rozmawiamy. Miłem ponad 20 lat. Wiem, co to jest gaz. Detoks dobrze znam, byłem tam nieraz. Ojciec mówi, że mogę skończyć, że nie słuchałem go. Rano z kolorą świt kupowałem szkło. Obecnie Piotr Nagiel pisze teksty, komponuje, występuje solo i wspólnie z zespołem 100%. Zajmuje się też terapią uzależnień. Co prawda doba ma 24 godziny, ale trzeba się dostosować do tego, żeby na wszystko znaleźć czas. I na pracę, i na świadectwa, i na pomoc drugiemu człowiekowi, też na relaks i na odpoczynek. Jakoś jeszcze na razie potrafię to ogarnąć i pogodzić. W swoich utworach opowiada o życiu, o walce z nałogiem, o tym, jak jest teraz, kiedy nie pije już od 23 lat. Nagrałem kilka płyt, które gdzieś mówią o wyborach, o trzeźwości, o krzywdach, o ranach i myślę sobie, że z takim przesłaniem do tego, że nigdy nie jest za późno, żeby się z tego otrząsnąć. Mówię tutaj o uzależnieniach, o chorobie, która nazywa się alkoholizm, ponieważ dużo pacjentów na początku nie ma zielonego pojęcia, że można żyć na trzeźwo, że można funkcjonować, tak, że można śpiewać, grać, bawić się i dla nich nieraz jest to niepojęte i myślę sobie, że też z takim przekazem wiary, siły i nadziei. I tak właśnie było. Energetyczne utwory porwały kozienicką publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy. Były też niespodzianki. Artysta przygotował kilka płyt, które rozdał publiczności. Otrzymała je m.in. najmłodsza uczestniczka koncertu Amelka, a także panie, które w tym dniu miały swoje wyjątkowe święta. Napisałem dzisiaj prosty tekst.
o miłości chyba jest. On zobaczył ją, gdy latem szła przez park, podszedł i zanucił tak, jak aj, 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 serce swoje mi daj. Piątkowy wieczór 2 października w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego rozbrzmiewały niezwykłe i niespotykane dźwięki. Dla kozienickiej publiczności wystąpił Milo Kurtis wraz z zespołem Milo Ensemble. Koncert nosił tytuł Podróż dookoła mózgu. Na tą wyjątkową muzyczną podróż do świata egzotycznych dźwięków zaprosiła wszystkich w imieniu swoim i burmistrza Piotra Kozłowskiego, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Podkreśliła też, że jest to drugi z koncertów zorganizowany z okazji Światowego Dnia Muzyki. Milo Ensemble to zespół złożony z muzyków pochodzących z różnych kontynentów. Jego liderem jest Milo Kurtis, współzałożyciel m.in. Manamu, Izraela czy WW i innych kultowych polskich zespołów. Podczas koncertu usłyszeliśmy hipnotyzujące melodie grane na instrumentach niecodziennych, pochodzących z różnych zakątków świata. Artyści za swój występ zostali nagrodzeni owacjami na stojąco. Co warto podkreślić, cały koncert był transmitowany przez nas na żywo, zarówno za pośrednictwem sieci kablowej na kanale Kroniki Kozienickiej, jak i w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury, czyli na kanale YouTube i na Facebooku. Organizatorami wydarzenia były gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. Koncert dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020. A w dalszej części aktualności powiemy m.in. o koncercie realizowanym w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej, o nowych inwestycjach na terenie gminy, o turnieju gier w Mediatece oraz o warsztatach florystycznych dla seniorów. Różne techniki, precyzja wykonania, nawiązanie do tradycji – to charakteryzuje pracę członkiń Klubu Robótek Ręcznych Niteczka, który w tym roku obchodzi okrągłe 10. urodziny. Klub miłośników robótek ręcznych Niteczka, działający przy Bibliotece Publicznej w Kozienicach, obchodzi w tym roku 10-lecie swojego istnienia. Opiekunem grupy jest Magdalena Orłowska z filii nr 1 biblioteki, gdzie członkinie mają siedzibę klubu, a przewodniczącą Niteczki jest Władysława Barbara Drachal. 10 lat, to się wydaje, że o 10 to tak niedużo, a co to jest 10? Ale dla nas to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że panie, które tutaj działają, to są już seniorki. Mają swoje lata za sobą, więc i bardzo dobrze, że działają, bo to jest dla nich odskocznia, pasja, wyjście z domu. Od początku działaniom Niteczki dopinguje dyrektor Biblioteki Publicznej w Kozienicach Elżbieta Stąpur. Ja patrzyłam, jak panie nawzajem od siebie czerpią umiejętności, jak zanurzają się w ten artyzm przedmiotów, które tworzą, które są tak piękne. W tym wspólnym gronie powstają naprawdę różnorodne rzeczy. Tworzymy chyba wszelakie możliwe rękodzieło. Na szydełku, na drutach, haftem przeróżnym, kwiaty z bibuły, dekupaż, okolicznościowe bombki, jajka, wiklinę papierową i wiele, wiele innych. I cały czas się rozwijamy. Teraz mamy w planach jeszcze makramy. Są serwety, serwetki, obrusy, czyli to wszystko można położyć na stół, ustalić stół. Ściany,
piękne obrazy haftowane. Obrazy wykonane techniką decoupage. Obrazki wykonane również na szkle malowane. Też to robiłyśmy. Wszystkie te przedmioty wykonane są różnymi technikami. I tak na przykład kartki okolicznościowe wykonano metodą Arts Folding, pisanki i świąteczne bombki ozdobiono haftem japońskim i metodą quillingu, są przedmioty z witliny papierowej, ikony zdobione metodą decoupage oraz wiele innych przyciągających uwagę pomysłowością i precyzją wykonania. Dzięki wspólnej pracy panie uczą się od siebie nawzajem, wymieniają się doświadczeniami, ale na tym nie koniec. Wspaniałe relacje się zawiązują, przyjaźnie, panie rozmawiają nawet na różne tematy, wspierają się w różnych sytuacjach, wymieniają się wzorami, swoim doświadczeniem, przynoszą przeróżne materiały, pokazują jedna drugiej i nawzajem od siebie się uczymy. To jest po prostu fantastyczne, że w bardzo szybkim czasie klub się rozwinął. Co to znaczy? To znaczy, że było zapotrzebowanie na funkcjonowanie takiego klubu, takiego miejsca, gdzie można przyjść, podzielić się umiejętnościami. Uwagę przyciągają także rzeczy użytkowe, takie jak części garderoby, torby, chodniki czy zabawki z włóczki oraz przedmioty z recyklingu, które dzięki pomysłowości zyskują nowe znaczenie i zastosowanie. Niteczka jest wierna tradycji, ale chce się rozwijać i poznawać nowe techniki. Podejmujemy wezwania i często nasze panie na przykład do sanatorium wyjeżdżają, czy w ogóle gdzieś na wycieczki, gdzieś tam podpatrują coś ciekawego, coś nowego i wtedy przywożą tutaj do nas, pokazują i my się uczymy. Warto dodać, że członkinie Niteczki tworzą nie tylko dla własnej satysfakcji, ale też po to, by pomagać innym. Z inicjatywy pani Halinki Długosz nasze panie włączyły się w taką akcję robienia, dziergania czapeczek, rękawic, szalików ciepłych dla dzieci z Afganistanu. Wtedy została wysłana paczka bodajże 40 czy nawet więcej czapek. W tym roku ta akcja jest kontynuowana. Także przy tej okazji zwracam się też tutaj do mieszkańców naszego miasta. Można przynosić, podarować włóczkę, jeśli ktoś nie umie sam wydziergać, lub wydziergane, gotowe, jakieś ciepłe okrycia. My tutaj wszystko przyjmiemy, później zostanie to spakowane i wysłane potrzebującym dzieciom. Panie działające w Niteczce chętnie też dzielą się swoją wiedzą z najmłodszymi podczas różnych zajęć i warsztatów. Panie, które się tutaj spotykają, pozwalają utrwalić nasze dziedzictwo kulturowe, to lokalne tutaj, też od zapomnienia, tak, że coś się tworzy, że to potem gdzieś zostanie przekazane. Część zbiorów zostanie w bibliotece, część być może zostanie przekazana do muzeum, a część po prostu zdobi nasze domy, ponieważ panie zwykle robią kiermasze takie przedświąteczne, gdzie można sobie te piękne rzeczy nabyć. Część prac, które powstały na przestrzeni tych 10 lat, zaprezentowano w filii numer 1 biblioteki. Tu zarówno dyrektor placówki, opiekun Niteczki, jak i jej przewodnicząca spotkały się, by uhonorować to ważne wydarzenie. Chcę bardzo podziękować wszystkim paniom, które chcą przychodzić tu do biblioteki, które ukazują tutaj swoje serce. I my też z tego czerpiemy, właśnie uczymy się takiej przyjaźni, takiej radości, spokoju. Chciałam podziękować zwłaszcza wszystkim paniom klubowiczkom, że chcą, że przychodzą, że chętnie działają i że są naprawdę niezastąpione. Dziękuję również paniom bibliotekarkom, które tutaj z nami współpracują, które nam pomagają, z czymś tam nie możemy sobie poradzić, to one często służą nam pomocą i że udostępniają to miejsce. I jeszcze pani dyrektor też, że pozwoliła nam tutaj być, że pozwoliła nam się tu spotykać. Tutaj dzieją się prawdziwe, artystyczne po prostu cuda. Jest gwar, jest wesoło, są śmiechy, są rozmowy, są no przepiękne prace. I za to wszystko chcę serdecznie wszystkim paniom, które należą do naszego klubu, podziękować. Czas pandemii nie studzi zapału Niteczki do działania, wręcz przeciwnie. Panie z niecierpliwością czekają na moment, kiedy znowu będą mogły się spotkać i wspólnie tworzyć. Ma być miejscem rozwoju duchowego i umysłowego, miejscem, w którym będzie można pogłębiać wiarę, spotkać się, porozmawiać, znaleźć wsparcie. Mowa o Centrum Formacji i Pomocy budowanym na Ukrainie. O szczegółach już teraz.
Na terenie diecezji kamienieckiej na Ukrainie powstać ma nowoczesne Centrum Formacji i Pomocy imienia świętego Jana Pawła II. Ma to być wielofunkcyjny budynek, w którym wsparcie otrzymają ci wszyscy, którzy do tego miejsca przyjdą. O przedsięwzięciu tym opowiedział nam nasz rodak, pochodzący z Kozienic, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej Radosław Zmitrowicz. To ma być objawienie chrześcijańskiej cywilizacji w świecie, w której ta cywilizacja, ta kultura powoli znika. I nasi ludzie, tak widzimy, że bardzo potrzebują, ponieważ są też mniejszością jako katolicy, to potrzebują takiego miejsca, żeby jakby nabrać ducha. Biskup Zmitrowicz od 2000 roku przebywa na Ukrainie, gdzie pełnił posługę duszpasterską w różnych parafiach. W 2012 roku papież Benedykt XVI powołał go na biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej, na terenie której mieszka niemal 3 miliony osób. Katolicy obrządku łacińskiego stanowią tam prawie 9% ludności. Biskup doskonale zna potrzeby i problemy tamtejszej ludności i wie, jak bardzo wierni potrzebują miejsca, które skupiałoby wszystkie aspekty ich życia. Niektóre nasze parafie, wspólnoty są jakby duże, nie? To znaczy tam przychodzi w niedzielę 1000 osób, ale też jest bardzo wiele maleńkich. I no, w takiej maleńkiej wspólnocie wiele rzeczy nie zrobisz. Więc takie miejsce, gdzie może właśnie rodziny mogą przyjechać i wspólnie się spotkać i się podtrzymać, nie? Też widzimy, jak wielka jest potrzeba tej całej wymiaru też pomoc, pewnej terapii po wojnie. U nas jest wielu tych poranionych przez wojnę, straszne rzeczy. W tym centrum ma być i sport, i park, i wypoczynek, i muzyka, i teatr, i nauka, i historia, i pomoc dla dzieci, taka rehabilitacja dzieci, o tym myślimy. Też mała część będzie, gdzieś 1/3, może mniej, seminarium duchowne. I oczywiście modlitwa, oczywiście dla rodziny pewne przeżywanie, dobre jedzenie. Obecnie w budowie jest wyższe seminarium duchowne. Docelowo kompleks ma się składać z 4 modułów. Na razie budujemy 2. I jest dach, się kończy, kończymy robić dach. Także jeszcze, myślę, że do zimy zrobimy fasadę, już ucieplenie, okna, zamkniemy budynek. No i później, jak na razie Bóg nam błogosławi, nie jesteśmy nawet jakby tym zdziwieni. Jest wiele trudności, ale widzimy, że też muszą być te trudności. Daje się je jednak pokonywać i realizować zamierzony cel. Realną jest bowiem perspektywa zakończenia pierwszego etapu budowy za 1,5 roku. Bo widzimy, że zrobić dobry projekt jest wyzwanie. Znaleźć na ten projekt, na realizację pieniądze, jeszcze większe wyzwanie. Dobrze to wykonać, żeby nie zmarnować tych pieniędzy, jeszcze większe wyzwanie. A później dać życie dla tego miejsca, żeby to żyło, służyło ludziom. Nie gorzej niż Centrum Kultury w Kozienicach. To jeszcze większe wyzwanie. Dlatego ta modlitwa i widzimy, jak trudności muszą być, ale dzięki Bożemu błogosławieństwu idziemy do przodu. W planach jest też budowa drugiej części obiektu. Patrząc na to, co jest dzisiaj, jak Bóg jest wierny, jak ludzie nam pomagają, to myślę, że też i ta druga część jest możliwa. Jednym z największych problemów społeczeństwa ukraińskiego jest brak nadziei i wiary w to, że może być lepiej. Nowo powstałe centrum ma pomóc w odnalezieniu i umacnianiu wiary w Boga i drugiego człowieka. Osoby, które chciałyby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia, proszone są o kontakt z biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej poprzez e-mail rzmitrowiczomi@gmail.com. A teraz zapraszam na relację z koncertu radomskiego zespołu sentymentalnego zorganizowanego w CKA w ramach 24. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Mikołaja z Radomia. Po raz trzeci Kozienice są współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Mikołaja z Radomia. Festiwal trwa 4 dni. Koncerty są organizowane w Kozienicach, Zwoleniu i Radomiu. Inauguracja festiwalu miała miejsce w czwartek, 8 października w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Jesteście już Państwo przyjaciółmi
tego festiwalu i nam się naprawdę tutaj wspaniale współpracuje. I dzisiaj właśnie koncert inauguracyjny, koncert pieśni od renesansu do XIX wieku, właśnie w nowych aranżacjach, w aranżacjach młodych muzyków, którzy zagrają te stare pieśni właśnie w stylu jazzu czy funk. Także myślę, że dla młodego pokolenia będzie to coś ciekawego. Przybyłych powitała w imieniu swoim i burmistrza Piotra Kozłowskiego, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Podziękowała ona widzom za przybycie i odniosła się do trudnej sytuacji świata kultury związanej z epidemią koronawirusa. Następnie głos zabrała dyrektor festiwalu Ewa Gęga-Osowska, która przekazała informacje o tym wydarzeniu oraz zaprezentowała artystów z radomskiego zespołu sentymentalnego. Przed kozienicką publicznością wystąpili Urszula Murawska, Mateusz Murawski, Kamil Rylski oraz Michał Wróbel. Artyści przygotowali dla widzów pieśni i utwory instrumentalne, świeckie, jak i kościelne, począwszy od XV wieku. Warto podkreślić, że Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej imienia Mikołaja z Radomia popularyzuje europejską muzykę dawną, a w szczególności dzieła najsłynniejszego kompozytora polskiego średniowiecza, Mikołaja z Radomia. W tym roku festiwal trwa od 8 do 11 października. Koncerty oprócz Kozienic odbywają się także w Zwoleniu i w Radomiu. Tu bardzo duże ukłony w kierunku dyrekcji Kozienickiego Domu Kultury, w kierunku składam je na ręce pani Elwiry Kozłowskiej. Dzięki takim współorganizatorom mógł zaistnieć w tych trudnych czasach pandemii festiwal, jak również dzięki partnerowi festiwalu, dzięki Enei Wytwarzanie. I tu bardzo chciałabym podkreślić, że ten festiwal w ogóle nie mógłby zaistnieć, gdyby nie Enea Wytwarzanie. I tutaj na ręce panów, szczególnie pana Jana Mazurkiewicza i pana Piotra Kutkowskiego, chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Jak zdradziła nam dyrektor festiwalu, trwają już przygotowania do jubileuszowej 25. edycji, która ma się odbyć za rok. Jak to powiedział Karol Śmiały, że muzyka jest echem niebios, głosem aniołów, a ulgą dla zasmuconych. I tych wszystkim zasmuconych też chcielibyśmy po prostu coś dobrego. I dlatego ta organizacja 25 na pewno będzie i myślę, że będzie lepszy czas i już zaczynamy po prostu takie perełki nawet przygotowywać. Organizatorami koncertu w Kozienicach były Fundacja Ars Antica Radomiensis, Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury. Partnerem głównym wydarzenia jest Enea. Z sali koncertowo-kinowej CKA zapraszam teraz do kawiarni, gdzie ostatnio zorganizowano warsztaty florystyczne dla seniorów. Oto szczegóły. Tak się składa, że poniedziałki należą do kawiarni znajdującej się w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Dlaczego? Bo właśnie w poniedziałki w ostatnim czasie odbywały się tu ciekawe zajęcia i warsztaty. 5 października gościliśmy z kamerą na warsztatach florystycznych. Już widzicie, przygotowania trwają. Natomiast tydzień temu mieliśmy spotkanie z Anetą i Ernestem, czyli dwójką młodych ludzi, którzy hodują alpaki w Garbatce. Planujemy kolejne spotkania, różne, z różnymi osobami, o różnych zainteresowaniach. Także na bieżąco trzeba po prostu pytać się w kawiarni. Poniedziałkowe warsztaty skierowane były do seniorów. Realizujemy jako stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa taki projekt, Aktywny Senior. I to właśnie dla nich, ale przyjść mogą wszyscy, także to nie jest tak, że wyłącznie, natomiast no, dedykowane są bardziej dla seniorów, natomiast to, kto żyw i kto znajdzie tutaj miejsce, mamy przygotowanych 20 stanowisk, także
mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani, którzy o tym wiedzą, będą mogli skorzystać. Przy pomocy ozdobnych krzewów, szyszek, kolorowych traw uczestnicy zajęć wykonywali jesienne wianki pod profesjonalnym okiem prowadzących. Pani Marzena Szydłowska z Lublina jest florystką i będzie stricte te warsztaty prowadziła, a współpracować z nią będzie pani Dorota Śmietanka, instruktor terapii z warsztatów terapii zajęciowej w przewozie. Florystyczne warsztaty to jedno z działań projektu Aktywny Senior, realizowanego przez Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa. To jest początek podsumowania w ten sposób, ponieważ jeszcze będzie wystawa, a wystawa będzie prac, które seniorzy, prac fotograficznych, które to seniorzy robili te zdjęcia podczas dwóch rajdów, które się odbyły we wrześniu. No i dzisiaj będą mieli okazję zobaczyć, jak można oprawić takie zdjęcia w trochę inny sposób niż w ramie, w jakiejś tam antyramach i tak dalej. Także myślę, że będzie ciekawie. W piątek 2 października w Mediatece młodzież z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach zorganizowała turniej w popularną grę komputerową. Jej inicjatorem był uczeń klasy 3B Mikołaj Borowiec. Gramy w Counter-Strike'a, bierze udział w sumie 35 osób z różnych klas od pierwszych do trzecich. Formuła jest turniejowa, taka klasyczna, czyli gramy po 5 osób na jedną drużynę. I najpierw gramy eliminację, później wiadomo jest półfinał i finał. Nasza Mediateka już po raz drugi włączyła się w organizowany przez uczniów z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach turnieju CS-a. To już jest druga edycja tutaj u nas w naszej placówce. Uczniowie przychodzą drużynami. No obecnie ze względu na reżim sanitarny i naszą sytuację, jaka jest związana z pandemią, przychodzą jak gdyby w mniejszych grupach. Nagrody dla najlepszych graczy ufundowała jedna z kozienickich firm komputerowych. Dają oni nam nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce dostaniemy 300 zł, za drugie miejsce jest 200 zł, a za trzecie jest 100 zł na zakupy w PC Kompie. Także myślę, że nagrody są fajne. Turniej rozgrywany był przez cały dzień i na brak emocji uczestnicy nie mogli narzekać. Zwyciężyła drużyna Fryta Esport. Na drugim miejscu były Warzywka Zielone, a na trzecim Bestie Liza. Decyzją rządu od soboty 10 października w całej Polsce, w tym także w powiecie kozienickim, obowiązują restrykcje strefy żółtej, oczywiście poza powiatami, które znalazły się w strefie czerwonej. Ma to związek z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem. A oto jak wyglądają obostrzenia w strefach żółtych. Obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej. Wydarzenia sportowe i kulturalne w pomieszczeniach mogą odbywać się z 25% udziałem publiczności. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni, limit do 100 osób. W lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc. Usta i nos musi zakrywać również obsługa. Utrzymany zostaje zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. W kościołach wierni muszą zakrywać nos i usta z wyłączeniem osób sprawujących kult. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i parkach rekreacyjnych może przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Na siłowniach może przebywać jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. W kinach w czasie seansu w sali może przebywać 25% publiczności. Wesela i inne rodzinne uroczystości tu obowiązuje limit do 75 osób, z wyjątkiem obsługi. Zmiany te, co ważne, wchodzą w życie od 17 października. Dopuszcza się, aby na takich uroczystościach nie zakrywać ust i nosa. Inne imprezy, spotkania, niezależnie od ich rodzaju, obowiązuje limit 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Utrzymany zostaje też zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych. Ma być też wprowadzony zakaz działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych. W sklepach obowiązkowe jest noszenie przez klientów maseczek i rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk. W transporcie publicznym pojazd może przewozić tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich miejsc siedzących albo połowa liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Podróżujący są zobligowani zakrywać usta i nos. A teraz słów kilka o projektach, plebiscytach i konkursach dotyczących gminy Kozienice i jej mieszkańców.
Znamy już laureatów konkursu ogłoszonego przez burmistrza Piotra Kozłowskiego na najlepiej zagospodarowany teren zieleni w gminie Kozienice. Konkurs skierowany był do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które administrują tereny zielone położone w naszej gminie. Przy ocenie miejsc zgłoszonych do konkursu brano pod uwagę kompozycje i ich funkcjonalność, aspekt estetyczny, spójność z otoczeniem, pracochłonność oraz pomysłowość i oryginalność. I tak pierwsze miejsce przyznano wspólnocie mieszkaniowej zajmującej się zielenią przy bloku na ulicy Kopernika 6. Drugie miejsce zajęła wspólnota mieszkaniowa osiedla Skarpa 12A, trzecie spółdzielnia mieszkaniowa Megawatt zajmująca się terenem przy ulicy Kopernika 7B. Jak widać, wszystkie kryteria brane pod uwagę podczas oceny zostały tu spełnione w 100%. Tereny te są pięknie zagospodarowane, cieszą oko i podnoszą walory estetyczne miasta. Zachęcamy zatem do udziału w kolejnej edycji konkursu, bo warto tworzyć piękne miejsca wokół siebie. Gmina Kozienice bierze udział w ogólnopolskim projekcie noszącym nazwę Pod biało-czerwoną. Jego założeniem jest promocja nowoczesnego patriotyzmu, budowanie i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej. To także forma upamiętnienia zwycięstwa Wojsk Rzeczypospolitej nad Armią Bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Projekt zakłada sfinansowanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zakupu masztów i flag wraz z ich instalacją dla zaangażowanych gmin i lokalnych społeczności. Zachęcamy do oddania głosu na gminę Kozienice. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl/biało-czerwona i wypełnić ankietę. Akcja kończy się w Święto Niepodległości 11 listopada o godzinie 23:59. Zachęcamy mieszkańców do wspierania naszej małej ojczyzny i pokazania, jak ważne są dla nas symbole narodowe. Przedstawiciele gminy Kozienice zostali nominowani w akcji Mistrzowie Agro do tytułów Sołtys Roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Jest to największy plebiscyt wiejski i rolniczy w Polsce organizowany przez Polska Times oraz ogólnopolski serwis i magazyn Strefa Agro. Z naszej gminy nominowanych jest 15 osób pełniących funkcję sołtysa. Są to sołtysi Janikowa, Woli Chodkowskiej, Brzeźnicy, Kociołek, Aleksandrówki, Świerży Górnych, Stanisławic, Wólki Tyrzyńskiej, Nowin, Ryczywołu, Śmietanek, Łuczynowa, Janowa, Nowej Wsi i Chinowa, a także 6 kół gospodyń wiejskich z Brzeźnicy, Nowej Wsi, Psar, Samwodzia, Stanisławic i Świerży Górnych. Aby oddać swój głos, należy wejść na stronę internetową www.polskatimes.pl/agro. Oto jak przedstawiają się poszczególne etapy wyłonienia laureatów. Etap pierwszy od 5 do 29 października, głosowanie i wybór laureatów powiatowych. Etap drugi od 4 do 19 listopada, głosowanie i wybór laureatów etapów wojewódzkich. I etap trzeci od 23 do 30 listopada, głosowanie finałowe, wybór laureatów ogólnopolskich. Wyniki głosowania ogólnopolskiego zostaną podane podczas centralnych targów rolniczych w Nadarzynie pod Warszawą. Na koniec tradycyjnie już zaproszenia na ciekawe wydarzenia, w których warto uczestniczyć. Narodowe Centrum Kultury, Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka oraz Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa zapraszają wszystkich mieszkańców na koncert zespołu Stare Konie w ramach projektu KDK Razem dla Kultury w gminie Kozienice, który odbędzie się w sobotę 17 października o godzinie 18 w kawiarni CKA. Skład zespołu Stare Konie to Aleksander Fikus, Staszek Łuczkowski, Dariusz Szewc, Marek Kostrzewski. Koncert jest częścią inicjatywy Muzyczne Kozienice autorstwa Stowarzyszenia Przystanek Inicjatywa. Inicjatywa wchodzi w skład projektu Razem dla Kultury w gminie Kozienice, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne 2020. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Koncert odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na pierwsze w nowym sezonie spotkanie z cyklu Smykofonia – Koncert dla maluszków. Koncert zatytułowany Roztańczony Kwartet odbędzie się w niedzielę 18 października o godzinie 13 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego, ulica Warszawska 29. Wstęp wolny, ale obowiązują nieodpłatne wejściówki do pobrania. Od soboty 10 października od godziny 13 do wtorku 13 października przez mieszkańców gminy posiadających kozienicką kartę mieszkańca. Od 14 października od godziny 13 do 3 sztuk dla jednej osoby przez pozostałych mieszkańców gminy. Wejściówki są do odbioru w kasach Kozienickiego Domu Kultury w CKA ulica Warszawska 29. Liczba miejsc ograniczona, nie są przyjmowane rezerwacje grupowe. Zapraszamy na wspaniałą rodzinną zabawę. Zachęcamy do lektury specjalnego wydania 113 numeru magazynu kulturalnego KDK, który ukazał się 7 października. Wydanie specjalne magazynu w całości poświęcone jest 5. urodzinom Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach oraz kina KDK. W numerze znajdziemy artykuł dotyczący budowy i otwarcia tego nowoczesnego obiektu, życzenia burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, wspomnieniowy wywiad z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską oraz przegląd ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum Kulturalno-Artystycznym na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wersja papierowa dostępna jest w wielu punktach miasta, między innymi w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, a wykaz tych miejsc oraz wersja elektroniczna dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu naszego programu.